Nagroda Mediów Publicznych 2022 W studiu imienia Witolda Lutosławskiego Łukasz Borowicz, laureat Nagrody Mediów Publicznych 2022 w kategorii Muzyka. Łukaszu, przyjmij serdeczne gratulacje. Kapituła tej nagrody zauważyła Twój wkład w odnajdywanie zapomnianych dzieł polskiej muzyki symfonicznej i operowej. Chciałbym Cię na początek zapytać o to, jak to się robi, jak się szuka takich zapomnianych dzieł, bo nie można tego robić na ślepo, trzeba wiedzieć, gdzie i czego szukać. No oczywiście przede wszystkim bardzo bardzo serdecznie dziękuję. Znajdujemy się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Mówiąc o odkryciach muzyki operowej, o muzyce polskiej, myślę o laureacie poprzedniej edycji nagrody, o Piotrze Beczale, który stojąc na miejscu, gdzie jest swój fotel umiejscowiony, stąd płynęły dźwięki nagrań muzyki polskiej, nagrań tych najsłynniejszych arii polskich, ale także arii słowiańskich, arii werdiowskich, tej muzyki mniej znanej. I to jest w jakimś sensie e, też odpowiedź na to pytanie. E, muzyka polska, muzyka mniej znana, muzyka, którą się fascynuje, którą staram się promować, którą staram się odkrywać, to też spotkanie odpowiednich, fantastycznych osobowości artystycznych. Osobowości, które inspirują, które wytaczają takie właśnie tory, którymi się podąża. Dla mnie bezsprzecznie jedną z takich osób jest Piotr Beczała, z którym właśnie ta współpraca w Polskim Radiu tak owocna była, jeżeli chodzi o nagrania. No a oczywiście, poza tym edukacja, zainteresowanie muzyką polską, zbieranie przeze mnie z, jako, jako meloma na płyt i takie poczucie, że jeśli nie my, to nikt za nas tego nie zrobi. Czesi są tak zajęci promocją muzyki czeskiej, Niemcy niemieckiej, Francuzi francuskiej, każda, każda narodowość, każda, każdy kraj ma swoich wybitnych twórców, dla których to próbuje znaleźć miejsce, dla których to próbuje znaleźć drogę do tej czołówki międzynarodowej kompozytorów, aby z kompozytorów narodowych stali się kompozytorami klasycznymi. Całej ludzkości. W Polsce, no bezsprzecznie, oczywiście na całym świecie udało się to Fryderokowi Chopinowi, udało się to oczywiście Karolowi Szymanowskiemu, ale ile lat to zajęło? Cały świat zachwyca się twórcami szkoły polskiej, muzyką szkoły polskiej. Krzysztofem Pendereckim, Henrykiem Mikołajem Góreckim, Wojciechem Kilarem, Witoldem Lutosławskim, starsze pokolenie, prawda? Grażyną Bacewi, Andrzejem Panownikiem, ale to to, to nie jest tak, że to jest dane wszystko raz na zawsze. Potrzebne są nowe wykonania, potrzebne są nowe miejsca, w których ta muzyka zabrzmi, a tych nowych miejsc na świecie jest bez liku, także dzięki radiofonii, która teraz w dobie internetu naprawdę dociera na cały świat. Ty odwołałeś się do tego doświadczenia sprzed roku, tutaj do obecności Piotra Beczały, do koncertu, ale przecież ty pracowałeś z ówczesną Polską Orkiestrą Radiową, obecną Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, jako szef artystyczny tego zespołu przez 8 lat. I to ty wprowadziłeś tradycję rozpoczynania każdego sezonu tej orkiestry, no właśnie od nieznanej albo mało znanej opery polskiej. Gdzie szukałeś inspiracji dla tych poszukiwań? Czy sam fakt, że coś jest nieznane, jest dla ciebie wystarczającym powodem, żeby to wyciągnąć na estradę? Bo może to jest zapomniane słusznie i sprawiedliwie? No ale zawsze powinna być ta druga szansa. Często yy, mówi się, że utwory są grane zwykle tylko dwa razy. Po raz pierwszy i ostatni. Z tym, że jeżeli ten, to wykonanie pierwsze i ostatnie miało miejsce tak dawno temu, a tak częstokroć bywa, e, kiedy chociażby na przykład zrekonstruowaliśmy e, tutaj w Studiu Lutosławskiego po 163 latach, partyturę Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, partyturę opery Monbar z inicjatywy Programu Drugiego Polskiego Radia. To, to był wielki wysiłek i programu, i dyrekcji e, wszystkich osób zaangażowanych w to, żeby, żeby ta partytura ujrzała światło dzienne. To było przepisywanie rękopisu, to były setki zdjęć, setki dociekań. Tam nawet fragmentu brakowało. Zabrzmiała opera, której nie było w ogóle nie była nagrana ani jedna nuta. Jak, jak osądzić takie dzieło, kiedy mamy do czynienia tylko z jakimiś zdawkowymi relacjami e, historycznymi, fragmentami recenzji. Trzeba tego wszystkiego posłuchać. No na szczęście są zespoły radiowe, są fantastyczne zespoły radiowe, jest Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, jest Orkiestra Polskiego Radia, jest Orkiestra Madeus, jest Chór Polskiego Radia. Dzięki tym zespołom, dzięki dziesięcioleciom ich działalności, Archiwum Polskiego Radia po prostu jest w stanie z każdej z epok muzyki polskiej pokazać coraz więcej fantastycznych rzeczy, tymi rzeczami dzielić się. Ja zawsze uważam, że w ogóle idea tego dzielenia się, wymiany międzynarodowej, to, co, to czego doświadczamy i to też, czym możemy się dzielić chociażby dzięki uczestnictwu w Europejskiej Unii Radiowej, to są rzeczy nieocenione. To są, to są rzeczy fantastyczne. Wspomniałeś operę Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego, czyli kolegi Fryderyka Chopena ze Szkolnej Ławy. No Chopin, tak, miał zdecydowanie lepszy start do tej międzynarodowej kariery i rozpoznawalności, ale Dobrzyński jest jednak jakoś, choćby przez ten szopenowski kontekst, oswojony. Ale taki kompozytor, na przykład jak Michał Bergson, którego także niedawno nagrywałeś już z orkiestrą poznańską którego wydobyłeś właściwie z całkowitego niebytu. Stradowego i fonograficznego. Ale to też wszystko ma związek z polskim radiem. Oczywiście jest to nagranie, którego dokonałem wraz z Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, której jestem dyrektorem muzycznym, ze wspaniałym zespołem, który właśnie bardzo jest także zaangażowany w odkrywanie tej muzyki polskiej. Natomiast ideę tego koncertu przyniósł w tę ideę wraz ze swoimi odkryciami Jonathan. Plowright, znakomity brytyjski solista, którego poznałem dzięki koncertowi z Polską Orkiestrą Radiową w Polskim Radiu, tutaj właśnie na tej estradzie, wykonywaliśmy. I on któregoś dnia po prostu odkrył, że w jednym z londyńskich antykwariatów znajduje się rękopis syna noblisty, ojca noblisty Bergsona, czyli Bergsona Michała, znaczy w sensie kompozytor Michał Bergsona, a syn to wiadomo, chciałbym być tylko precyzyjny. No i okazało się, że po prostu że mamy do czynienia z bardzo dobrym koncertem romantycznym, a jeżeli chodzi o tę dziedzinę, to tutaj jest bardzo, bardzo mało tych pozycji w literaturze polskiej. No i wraz z Filharmonią Poznańską, dzięki inicjatywie dyrektora Nentwiga, dzięki inicjatywie Jonathana Prowrighta. Nagraliśmy ten koncert, jest w tej chwili po prostu no, wszędzie, ponieważ jest w serwisach streamingowych. To jest też nie, niesłychana sprawa, tak samo jak, jak wszystkie płyty e, Polskiego Radia, one są dostępne, one są oprócz tego, że są w formie Płyt plastikowych, nośników fizycznych. nośników fizycznych, one gdzieś stają się no, częścią tego otaczającego nas cyfrowego świata. Jednym słowem, ta, ta, ta muzyka istnieje, każdy praktycznie może mieć do niej dostęp. To jest oczywiście w dużej mierze także i przekleństwo naszych czasów, bo mnogość oferty, ilość muzyki, która, która nas otacza, doprowadza do takiego pewnego chaosu i szumu informacyjnego. No i w związku z tym chyba najważniejsze są takie momenty, w których okazuje się, że jest jakiś przewodnik, który daje kierunek czego słuchać, czym się zajmować i tutaj nieoceniona rola programu Drugiego Polskiego Radia, który jest podróżując po Polsce, rozmawiając z melomanami, rozmawiając z muzykami orkiestr, no w Kładziemy w tych rozmowach nacisk na to właśnie, jak ważna jest ta rola i tej edukacji i, i tego docierania z muzyką, z transmisjami ze świata, z, z transmisjami operowymi, z transmisjami koncertowymi, ale także z muzyką nową, z muzyką najnowszą. To są wszystko rzeczy fantastyczne, także trzeba je zawsze wspierać i zawsze o nich mówić. Pracujesz teraz nad cyklem Symfonii Grażyny Bacewicz. Pierwsza płyta z udziałem czy Rundfunk ujrzała światło dzienne. Powiedz, to jest na pewno teraz Twoje ukochane dziecko, ten cały cykl praca nad muzyką symfoniczną Grażyny Bacewicz. Ale co postrzegasz jako taki swój największy sukces, może najciekawsze, najbardziej wartościowe odkrycie w tej właśnie dziedzinie odnajdywania zapomnianej muzyki polskiej? Znaczy, przede wszystkim bardzo trudno stwierdzić, co tak naprawdę jest zapomniane. Ponieważ, jeżeli chodzi o pewien repertuar, który nagrałem, chociażby na płyty kompaktowe jako pierwszy, no to można powiedzieć, że jest to. Repertuar mniej znany, repertuar nieco zapomniany, repertuar zapoznany, chociażby filary naszej dwudziestowiecznej muzyki, klasyka, chociażby niektóre utwory Andrzeja Panufnika, które rzeczywiście w ostatnich latach były mniej grane. Później powstało nagranie kompletu twórczości Panufnika wraz z Polską Orkiestrą Radiową i Koncerthaus Orchester Berlin. Także przypomnieliśmy całą twórczość. Obecnie zajmuje się muzyką Grażyny Bacewicz, także wszystkimi jej utw utworami symfonicznymi. Bardzo trudno byłoby mi wybrać, ze względu na to, że to jest dziedzina, w której te inspiracje wynikające z tych utworów się dopełniają. Rzeczywiście, najbardziej zapomniane są te utwory, które nie mają. W ogóle ani jednego nagrania, pomimo że są utworami z głębokiej przeszłości, pomimo że nie, komu, no, nie, konu, nie, nie, nie robimy ich prawekonań. W związku z tym na pewno Michał Bergson, ale także Ignacy Felix Dobrzyński. Ale tak jak mówię, czy to są moje odkrycia? Niekoniecznie. To są odkrycia kolektywne. Gdyby nie idea, żeby Monbara zrobić. Idea z dwójki, po prostu, z, z dyrektora. Po raz Małaszko. kolejny lejesz od na moje serce. Ale tak, no, gdyby nie Jonathan Plowright, <laughs> który lubi chodzić po antykwariatach, gdyby nie poczta e-mail, dzięki której dostałem od niego informację o tym utworze. Także nie chciałbym sobie przypisywać. Ja jestem współakuszerem tych wszystkich pomysłów, tego wszystkiego, co składa się na to, że później są te, tak jak to mówię, może nie odkrycia, tylko. Przypomnienia. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o muzykę polską, ja częstokroć byłem zafascynowany w szczególności w czasie, kiedy, kiedy pracowałem w Polskiej Orkiestrze Radiowej, kiedy bardzo często przed nagraniami różnych utworów sprawdzałem zasoby archiwalne Polskiego Radia i jak doskonałe nagrania z przeszłości zespołów radiowych i orkiestry radiowej z Warszawy, ale także orkiestry radiowej z Krakowa, znakomitego zespołu, gdzie dyrygenci w przeszłości dokonywali fenomenalnych nagrań. I oczywiście to są nagrania utrwalone w technice analogowej, nagrania, które często dzisiaj nie spełniają tych wyśrubowanych norm. Często monofoniczne, zaszumione. zaszumione. Coś o tym. Ale to, to jest wielkie, wielkie dziedzictwo. Także tutaj e, w polskim radiu to są, to są dziesiątki godzin pracy, wielu osób, ale także osób, o których często się e, zapomina, albo mniej mówi, chociażby cała sfera produkcji. Reżyser. Reżyserzy, dźwięku. Reżyserzy dźwięku, znakomici polscy. Artyści, cała polska szkoła reżyserii dźwięku i nagrywając płyty, a nagrywałem sporo w Niemczech, nagrywałem w Wielkiej Brytanii, e, no w, w różnych studiach i w radiowych, i podczas koncertów filharmonicznych, podczas które to były retransmitowane, ale także z orkiestrami filharmonicznymi nagrania, e, zauważam, oczywiście znam różne podejścia reżyserów dźwięku, znam różne stylistyki ich pracy, ale fenomen polskiej szkoły reżyserii dźwięku, która została uznana za e, dziedzinę sztuki jest w dużej mierze sztuką schumanizowaną to znaczy ten fenomen że polski wykształcony w Polsce reżyser dźwięku jest jednocześnie artystą patrzącym czytającym partyturę który nie tylko sprawdza parametry techniczne dźwięku ale także często może w sposób twórczy wpływać na interpretację na odczytanie jest jednym z architektów nagrania architektów tego chociażby które wersje wybrać, co jest, no, wiąże się z ogromną odpowiedzialnością artystyczną. I te wspaniałe osoby, reżyserzy Polskiego Radia, realizatorzy dźwięku, ale przede wszystkim reżyserzy dźwięku, no to jest, wydaje mi się, też jedna z takich grup, którym powinno wystawić się pomnik, bo dzięki nim ta muzyka, której słuchamy, brzmi taka a nie inaczej. Reżyserom dźwięku oczywiście kłaniamy się nisko i głęboko To bardzo pięknie, że wspomniałeś o tej grupie Rzeczywiście artystów Ale ja wracam do płyty tej pierwszej z serii Kompletu Symfonii Grażyny Bacewicz Obdarowałeś mnie tą płytą Która, wspomniałeś o tym Jest, no właśnie, tym fizycznym nośnikiem I ten fizyczny nośnik ma też to do siebie, że ma okładkę Ty tę okładkę sam, no, nie namalowałeś jej ale wymyśliłeś, dobrałeś do tej muzyki, do symfonii trzeciej i czwartej Grażyny Bacewicz, ten właśnie graficzny projekt. Tak, to jest obraz. Yy... Przedstawiający chmurę Józefa Czapskiego, obraz znajdujący się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Mnie w ogóle postać Józefa Czapskiego fascynuje od dłuższego czasu ze względu i na jego świadectwa na piśmie, niesamowite dotyczące i historii, i sztuki. No, jako jedna z takich kluczowych postaci dla kultury polskiej XX wieku, też jego niebywała pamięć e, sięgająca czasów jeszcze chociażby Rosji carskiej, kiedy to w Korpusie Kadetów pierwsze nauki po, pobierał. Także Czapski i marzyłem o tym, żeby malarstwo Czapskiego znalazło się na, e, na okładkach płytowych i wtedy właśnie wraz e, z szefem wytwórni CPO, myśląc o okładkach odpowiednich dla muzyki Bacewicz, pomyślałem sobie o fascynacji kolorem. O koloryzmie w malarstwie czapskiego i o tym, że jeśli miałbym jakimś jednym słowem opisać muzykę Grażyny Bacewicz, to nie będzie to sonoryzm, nie będzie to neoklasycyzm, ponieważ gdzieś te dwa e, słowa się troszkę wykluczają, tylko troszkę się łączą. Natomiast koloryzm, zamiłowanie do koloru, do brzmienia, które charakteryzuje przede wszystkim jego barwa, to wydaje mi się naczelna wartość, naczelna. Jeśli można powiedzieć, cecha świadcząca o doskonałości warsztatu kompozytorskiego wyrażony Bacewicz i o wielkiej wartości jej muzyki. A wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że triumfalny pochód muzyki Bacewicz nadchodzi. Mieliśmy w poprzednich latach wspaniałe inicjatywy związane z muzyką Bacewicz przede wszystkim rok rocznicowy genialna płyta i trasa Krystiana Zimmermana. mieliśmy wykonania koncertów skrzypcowych także wykonania polskiej orkiestry radiowej z solistką znakomitą Janną Kurkowicz te nagrania nasze I z Łukaszem które Łukaszem zostało... Borowiczem na dyrygenckim podium I, i oczywiście no i mamy mamy Bacewicz w polskim radiu. Mamy doskonałe nagrania z przeszłości Polskiej Orkiestry Radiowej, wspaniałą płytę z nagraniami Jana Kręca. Mamy oczywiście operę radiową Przygoda króla Artura, którą też w tym studiu realizowaliśmy. Także mnóstwo, no i chyba najbardziej związana z polskim radiem kompozytorka okresu tego ściśle powojennego. Wydaje mi się, że, że nowe nagranie. Muzyki Symfonicznej Grażyny-Bacewicz, tym bardziej tym razem zrealizowane z orkiestrą zagraniczną, w dużej mierze też daje jeszcze dodatkowe zainteresowanie orkiestr zagranicznych, ponieważ muzyki polskiej gra się za granicą ciągle za mało. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek. Wychodzisz z muzyką bacewiczówny do orkiestry niemieckiej, francuskiej. Jak ta muzyka jest przyjmowana? Czy ci muzycy. Orkiestr europejskich, zachodnioeuropejskich odczytują tę muzykę jako część europejskiego dziedzictwa muzycznego, czy może to jest egzotyczny orient? To jest w tej chwili absolutnie część dziedzictwa europejskiego, to znaczy ten repertuar w ostatnich, wydaje mi się, 20-30 latach tak niesamowicie się wzbogacił, ponieważ większość orkiestr symfonicznych zaczęła poszukiwać repertuaru. Był w pewnym momencie nawet taki wyścig programowania repertuarów niekoniecznie oczywistych. Dobrze będzie Mozart, dobrze będzie Verdi, będzie Beethoven, ale obok tego będą zupełnie no, zaskakujące różne wybory. W związku z tym nadszedł czas na muzykę mniej Znaną, a także na poznawanie muzyki i krajów europejskich, krajów spoza Europy, krajów, krajów sąsiednich. W związku z tym, e, ja dyrygując muzyką polską za granicą, bardzo często e, rozprawiałem się nawet z własnymi kliszami, które niejako sami sobie narzucamy, myśląc o muzyce polskiej. Częstokroć tę muzykę deprecjonując. Chociażby, na przykład, pokutuje taki osąd wśród muzyków to się wiąże z pewnymi ocenami tej muzyki sprzed lat na temat muzyki Mieczysława Karłowicza że jest to muzyka wtórna w stosunku do Ryszarda Straussa. To można przeczytać prawie w każdej pracy magisterskiej, prawie w każdej publikacji na temat Karłowicza wynika to z lektury. Nie Niektórych... w biografii chociaż, tak. że studiował, studiował pod wpływem Berlin. Berlin i tak dalej. No to wiadomo, że tak. już musi pisać to jak Richard Strauss, ale wiadomo, że Richarda Straussa nikt nie przebije i tak dalej, i tak dalej. No i miałem, miałem tę, 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 tę wielką radość, że drogowałem odwiecznymi pieśniami w koncerthaus, z koncerthaus orchester Berlin i tam, znając muzyków, no, pytałem, robiłem takie sondaże, bo to jest dla mnie zawsze bardzo ciekawe. bo Jeśli mamy tę muzykę promować, to też musimy wiedzieć, jaki jest autentyczny, jak ona oddziaływuje, jaki jest odbiór. I pytałem, no, i jak ten polski Strauss. No I wszyscy tak na mnie patrzyli, ale, jak, ale o co chodzi? Bo my tutaj żadnego Straussa nie widzimy. To jest absolutnie autonomiczna, słowiańska muzyka. To, że jest napisana na orkiestrę przypominającą rozmiarami orkiestrę Straussa, na, podobną, na podobnie instrumentowana, to jest po prostu rodzaj pewnego gestu, natomiast esencja tej wypowiedzi jest zupełnie inna. Także jest to przede wszystkim z punktu widzenia Niemców muzyka. Pokazująca te nieprawdopodobne odcienie słowiańskiej duszy. Także tutaj się tak, tak bardzo zdziwiłem. Okazuje się, że Karłowicz jest Karłowiczem, ale w drugą stronę też to czasami idzie, kiedy, kiedy orkiestra we Francji odkryła francuskość w muzyce Grażyny Bacewicz, ale to też było in plus, ponieważ stwierdzono wtedy niesłychaną europejskość tej muzyki i muszę przyznać, że to, o co, o co bardzo często nad czym bardzo często pracujemy w, w polskich wykonaniach, mówiąc o muzyce związanej ze studiami w Paryżu kompozytorów e, dorastających w latach 30., kiedy się mówi o tej lekkości i o tym takim francuskim esprit, esprit to no, Francuzi, że tak, mają, że tak powiem, mają to wbudowane, bo tak jak my gramy naszą muzykę, tak oni grają. Praktycznie w kółko muzykę swoją, kiedy ten, ten rodzaj narracji jest czymś tak oczywistym, że wystarczy, że tak powiem, dodać Bacewicz plus rodzaj narracji znany nam z muzyki, nie wiem, Iberta, Jeanne Francais, czy kogokolwiek z tej epoki i wszystko działa. No i że ta świadomość, że studiowała u Nadi Boulanger. Ale rzeczywiście to, to jest już taki rodzaj paszportu drzwi do serc francuskich tak, muzyków. Tak. Wymieniliśmy sporo nazwisk tych kompozytorów polskich, których. Przywracasz fonografii estradom koncertowym Michał Bergson, Mieczysław Weinberg, Ludomir Różycki, Karol Krupiński, Władysław Żeleński, Aleksander Zarzycki, Zygmunt Noskowski itd., itd., itd. Ale na początku naszej rozmowy wymieniłeś kilka nazwisk kompozytorów. I to był Witold Lutosławski, to był Henryk Mikołaj-Gurecki, to był Krzysztof Penderecki, to był Wojciech Kilar. Ich wszystkich już nie ma. A to były wielkie nazwiska, wielkie autorytety, podejrzewam naszej młodości, kiedy my wchodziliśmy w ten muzyczny świat. Czy nie obawiasz się, że choćby ta wielka czwórka polskich kompozytorów, którzy dla nas byli i są nadal niezwykle ważni, że ich również może spotkać los kompozytorów zapomnianych? I co zrobić, żeby tak się nie stało? Jesteśmy w tej, w tej dobrej sytuacji, że mamy w tej chwili w Polsce. Przede wszystkim bardzo dużo zespołów, zespołów symfonicznych, orkiestr, które mają fantastyczne sale, których to sal zazdrości nam pół Europy. Był taki moment, że Hiszpania miała mnóstwo nowych sal, i wszyscy mówili: ale tym Hiszpanom dobrze, mają takie świetne sale, publiczność chodzi. Jest zainteresowanie. Rzeczywiście jest coś takiego, że, że ten fenomen nowych sal w Polsce. A przypomnę przecież no, no, każdy, każdy, każdy słuchacz, każdy, każdy oglądający nas na pewno myśli w tej chwili o tych rozlicznych salach wspaniałych czy sali w Katowicach, czy sali we Wrocławiu, czy sali w Szczecinie i we wszystkich innych miastach, gdzie są te nowe, wspaniałe obiekty. Myśli o, o, o tych akustykach, o tym fenomenie społecznym. Koncertu. I rzeczywiście, i dzięki temu, że są miejsca, że są zespoły i wielość tych zespołów, bo przecież orkiestr symfonicznych w Polsce mamy dużo więcej niż we Francji. I trzeba o tym mówić, trzeba się tym chwalić. Oczywiście najwięcej orkiestr w Europie jest w Niemczech, no ale to jest historycznie uwarunkowane podziałem państwa na, 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 na bardzo małe regiony każdy region musi mieć w związku z tym... Tą... Miejskość tak, tej kultury. Tak, tak, zupełnie inne podejście. A z drugiej strony oczywiste sprawy związane z zaborami. I dopiero rozrost kultury symfonicznej po zaborach w Polsce. Także to, to, jest, to, to, są, to są rzeczy oczywiste. Ale m, mając tyle orkiestr, mając tyle znakomitych sal, mając, co ważne, bo to też jest bardzo ciekawe, Ile Ilekroć jadę za granicę, to rozmawiamy głównie o frekwencji. To jest w tej chwili temat numer jeden. Już nieważne, czy gramy muzykę taką, czy taką, zapomnianą, czy mniej zapomnianą. Głównym problemem organizatorów koncertów w tej chwili jest frekwencja. I w tym kontekście Polska prezentuje się bardzo dobrze. To znaczy, w Polsce zauważyłem, że gdzieś tam. Także to jest efekt nowych sal, efekt takiego społecznego boomu na koncerty, na słuchanie muzyki, chociażby transmisji oper w kinach, czy transmisji oper w kinach nie ma tego momentu, który dotknął pewną część publiczności w Europie zachodniej, tego momentu za dużej przerwy pokoleniowej pomiędzy gro publiczności, które było w wieku już bardzo zaawansowanym i w związku z tym, kiedy Epoka COVID-u i epoka pandemii tę publiczność w naturalny sposób od sal odcięła. To po paru latach, po dwóch latach pandemii, zmieniają się przyzwyczajenia, i nagle okazuje się, że tamta część publiczności. Mniej chętnie wraca do tych sal koncertowych. W Polsce rozmawiam w różnych ośrodkach, jest różnie, ale generalnie publiczność powróciła do sal koncertowych, co było naszą największą troską, jak to będzie. Czy ludzie stwierdzą, że już jest tak dobrze w domu, z tym streamingiem i z dobrą jakością dźwięku, z dobrą jakością obrazu, a nie trzeba nigdzie wychodzić, a deszcz w oczy i śnieg w oczy i tak dalej, a tutaj mamy muzykę w domu. Ale okazuje się, że naprawdę, że ten fenomen no, przeżywania muzyki na żywo jest nie do pobicia. W związku z tym, tutaj, Biorąc pod uwagę ilość instytucji polskich, pod uwagę e, wydaje mi się, że los muzyki polskiej jest po prostu w naszych rękach, a los szkoły polskiej jest, jest jednym z najważniejszych skarbów, jakie te ręce instytucji muzycznych, te dłonie instytucji muzycznych w przenośni niosą. Łukaszu, zmierzamy do płędy naszej rozmowy, więc na koniec jeszcze pytanie, które będzie pewną klamrą spinającą kilka tematów i wątków, które przewinęły się w naszej rozmowie. Mówiliśmy o Francji, mówiliśmy o zespołach. No, i mamy czas mundialu. Nie wiem, na ile uważnie śledziłeś rozgrywki naszej reprezentacji, ale rozmawiamy w dzień po tym, kiedy nasze marzenia o dalszym udziale w tym turnieju futbolowym rozwiały się. Z punktu widzenia dyrygenta, gra zespołowa jest słabą stroną Polaków? No. Mój profesor, nie żyjący już, Bogusław Madej, mówił po owocach ich poznacie zawsze w tym wypadku. No tutaj te owoce nas doprowadziły, prawda, do awansu, ale oczywiście zakończyło się wszystko e, zwycięską porażką. E, z muzyką polską chyba jest dużo lepiej. E, natomiast, oczywiście, gra zespołowa. To, co mnie najbardziej fascynowało, mnie nie fascynowały aż tak mecze, akurat byłem zajęty próbami i koncertami. Ale fascynowało mnie to, czy ustawienie będzie się koncentrować na obronie czy ataku. Wydaje mi się, że w muzyce, oczywiście to nie jest atak w sensie jakiejkolwiek agresji, ale nastawienie musi być na atak i pójście do przodu, pójście do Ekspancji. widza, pójście do publiczności, na nawiązanie kontaktu. Że w muzyce, i to jest w jakimś sensie przewaga e, muzyki nad sportem, nie da się grać e, z e, większością w obronie. Znaczy ten system obrony, on musi być. Ten system obrony musi być. I tak patrząc na tę estradę, e, przypominam sobie, gdzie byli najlepsi obrońcy, na których to pomoc zawsze mogą liczyć ponad, podczas koncertów. Właśnie te osoby, które zawsze utrzymają puls, te osoby, które zawsze bezbłędnie wejdą, te osoby, które zawsze pociągną za sobą w najlepszym sensie tego słowa całą grupę i porwą wszystkich do ataku. No to są tacy obrońcy napastnicy. No i właśnie chyba to jest tak, że u nas w muzyce nawet jeśli to są obrońcy, to to są Wysokiej klasy, wirtuozi ataku, a atak muzyki na nasze uszy jest chyba tylko i wyłącznie przyjemnością, przed którą nie trzeba się bronić. Także postuluję brak obrony w muzyce. I tego życzył Państwu kapitan naszej muzycznej reprezentacji na skalę światową, Łukasz Borowicz, laureat Nagrody Mediów Publicznych 2022 w kategorii Muzyka. Łukasz, raz jeszcze gratuluję i dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję.